Witam was wszystkich. Nazywam się Agnieszka Smoczyńska i chciałam wam opowiedzieć o tym, co Bóg zrobił dla mnie. Ja byłam dzieckiem niechcianym i od najmłodszych lat czułam pustkę. Wiedziałam, że czegoś mi brakuje. Nie potrafiłam nazwać, co to jest, ale wiedziałam, że coś z moim życiem jest nie tak. W moim domu nie było czułości, ale w moim domu była natomiast inna rzecz, gorsza rzecz. W moim domu był okultyzm. Mój tato zajmował się okultyzmem, mój tato fascynował się mocą, złą mocą, a ja jako dziecko, które wyrastało w tym domu, byłam zarażona tą fascynacją, byłam zarażona tą mocą, która tak naprawdę pochodzi od sił demonicznych. I był taki czas, gdy zaczęłam sama po to sięgać. Zaczęłam w to wchodzić, zaczęłam coraz głębiej szukać mocy. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, kto tak naprawdę za tą mocą stoi. Ale nie ma nic za darmo. I oprócz tej mocy, której w jakiś sposób doświadczałam, przyszła również depresja. Ja od najmłodszych lat byłam osobą, która miała problem z depresją. Jako kilkuletnie dziecko pocieszałam sama siebie w ten sposób, że jeżeli ja już nie będę w stanie wytrzymać tego napięcia emocjonalnego, to po prostu wyskoczę oknem i wszystko się skończy. Jako kilkuletnie dziecko. I tak moje życie toczyło się do szkoły podstawowej, średniej, poszłam na studia. W międzyczasie alkohol, w międzyczasie imprezy, w międzyczasie szukanie rzeczy, które po prostu tak naprawdę były chwilowe, a potem przychodził kac, przychodziła jeszcze poczucie winy i depresja. I wiecie co, na drugim roku studiów poznałam Boga. Poznałam ludzi, którzy znali osobiście Jezusa i przez nich ja również poznałam Jezusa, poszłam do kościoła, poszłam do tego kościoła, żeby się ponabijać, bo dla mnie w ogóle był taki czas, że w ogóle wiara w Boga i wiara w Jezusa była czymś prymitywnym. Nie mogłam zrozumieć, jak można wierzyć w takie rzeczy, przecież Biblia to przeżytek. Ale poszłam do kościoła, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest, co to za dziwni ludzie, nie katolicy, bo przecież co to takiego w ogóle w Polsce? W Polsce jest katolicyzm i nie ma nic innego. I zostałam po prostu powalona mocą Bożą. Bóg przyszedł do mnie z taką miłością, ja oddałam Mu swoje życie i ta miłość, której doświadczyłam, była nieporównywalna absolutnie z niczym. Wiecie, jak jest mróz i wracacie do domu tacy przemarznięci i bierzecie taką gorącą kąpiel i pijecie gorącą herbatę z cytryną i robi wam się tak błogo, to ja się tak właśnie czułam w momencie, gdy oddałam swoje życie Jezusowi. W momencie, gdy spadł ze mnie ten ciężar grzechu, ten ciężar frustracji, samotności i przyszedł do mnie Bóg w potężnej mocy. I ja wtedy zrozumiałam, że tak naprawdę to jest konfrontacja mocy. Jest moc od diabła i jest moc Boża. I gdy Bóg przychodzi ze swoją mocą, ze swoją miłością, to co jest w stanie zaoferować wam diabeł, jest po prostu czymś żenującym, marnym i w ogóle nie warto nawet w tym kierunku patrzeć. I to poczucie sensu, którego szukałam przez całe życie, to znalazłam w Jezusie. I przyszło takie uspokojenie, które nie jest z niczym, ale to z niczym porównywalne. To poczucie bezpieczeństwa, pokój i taka pewność, że jestem już na zawsze z Nim, to jest z niczym, nie można tego porównać z niczym. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, niezależnie od tego, czy dobrze wam się wiedzie, czy macie kasę, niezależnie od tego, czy jesteście lumpami, które szukają w śmietnikach, jesteście w tak samo godnej pożałowania sytuacji, jeżeli nie znacie Jezusa. Jesteście w tak samo fatalnym położeniu. Niezależnie, czy macie mnóstwo kasy, czy nie macie w ogóle pieniędzy, czy jesteście szczęśliwi, czy nieszczęśliwi. Niezależnie od tego, czy macie raka, czy też jesteście piękni i bogaci. Po prostu, jeżeli nie znacie Jezusa, jesteście w równie pożałowania godnym położeniu. Więc ja wam życzę, poznajcie Jezusa, bo to jest jedyna droga do Boga. Jedyna droga do nieba, to jest Jezus Chrystus. I to, czy przyjmiecie Jezusa, czy nie, to jest wasz wybór. Ja wam mówię, jaka jest alternatywa. I jeżeli nie zrobicie niczego z tym,
tu na ziemi, to na pewno stojąc przed Bożym obliczem będziecie musieli się skonfrontować z tym faktem. Życzę wam wszystkiego dobrego, czyli Jezusa. Amen.